Gala Krwawy Sport z numerem 7 i Dominik Pudzianowski. Dobry wieczór. Cześć, witam was wszystkich. Co ty tutaj dzisiaj robisz, bo ciebie to akurat we Włocławku się nie spodziewałem. No widzisz, ciągnie wilka do lasu, gołe pięści, Krystian Rosa, mój bardzo dobry, serdeczny przyjaciel, z którym sparuję, no akurat mnie zaprosił do swojego teamu, a i wiesz, mówi, że trochę bawiłem się w ten sport, jak to mówią, na wotorę, no to mnie zaprosił, przyjechałem, stanął u niego w ringu. Krystian Rosa ze swoim przeciwnikiem, no właśnie to chyba jedyna walka na tej gali, która była rzeczywiście na gołe pięści. Tak, tak, ci powiem właśnie i to, co tak właśnie z kolegą swoim rozmawiałem nie przed chwilą, właśnie całą od razu tak na szybko, jednak wzrost, to jest to samo, co ja miałem na Klaucie, to samo wyszło, że jednak wzrost robi swoją dużą różnicę. Santa Klaut, czyli kolejna ogłoszona gala przez Federację Klaut MMA, powiedz, czy gdzieś tam celujesz i zgłaszasz swoją gotowość? Tak, celuję właśnie, nawet jest z włodarzami wstępnie, coś były wstępne rozmowy, ale dopóki nie będę, jak to powiem brutalnie, miał podpisanych papierów i dogadamy się przy stole, także czekam na telefon. W takim razie powiedz, czy teraz odpuszczasz sobie do świąt, czy jednak cały czas jesteś w tych przygotowaniach i nieważne, czy święta, czy karp, czy pierogi, czy wigilia, Dominik Pudzianowski będzie trenował. Nie, nie, oczywiście ja nie wysiadam na klubie SFC24, zasuwamy z chłopakami, z Albertem, z Rafałem Jackiewiczem, z Piotrkiem Halmanem, z moim sztabem trenerskim, także Leszkiem Grzywem, także jedziemy ostro, nie wysiadamy, cały czas jesteśmy w topie, także przygotowujemy się ostro, czy to będzie jutro, pojutrze, ja to mógłbym nawet i dzisiaj wejść, tak samo, powiem szczerze, że jak oglądałem Krystiana, to sam bym chciał się znaleźć na jego miejscu, niż być, jak to powiem, w narożniku. Pewnie byłeś na ostatniej walce Rafała Jackiewicza, jak nie byłeś, to na pewno śledziłeś i oglądałeś. Oglądałem, nie, w internecie oglądałem, powiem szczerze, że bardzo dobrą, fajną walkę zrobił, no ale no niestety, no, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, taki jest sport, to jest niestety. No. Kogo byś potencjalnie zestawił następnego z Rafałem Jackiewiczem, bo co by o Rafale nie powiedzieć, to przeszłość ma naprawdę bogatą i myślę, że tą sportową również, więc taki sportowiec krwi i kości, zresztą tak jak ty, no na pewno zasługuje na jakiegoś mocniejszego przeciwnika niż taki zwykły big fighter. Tak, na pewno, tylko że powiem ci tak, nie mi to osądzać, chłopaki niestety już wiedzą, kogo sobie tam ustawić, także ja szanuję każdego zawodnika, sam wiesz o tym dobrze, że no niestety w naszym sporcie nie ma słabych zawodników, tylko po prostu predyspozycja dnia, niestety, no każdy zasuwa dzień, noc i zostawia serducho na ringu, także tutaj wiem, jak chłopaki trenują, także tutaj nie ma żadnych. Także kogo dostanie, na pewno nie będzie rękawicy rzucał, podejmuje walkę i do przodu leci. W takim razie rozumiem, że nawet te dni pomiędzy świętami a Sylwestrem będziesz cały czas ostro trenował i po prostu, no, jak federacja cię ogłosi albo zgłosi po prostu twoją gotowość, no to ty wychodzisz i robisz robotę. Oczywiście, ja jestem gotowy w 100%, także jak to powiem brutalnie, tak jak z kolegami, tutaj niestety nie ma, że przebacz, lecimy do przodu, tak jak widać. Trenujemy ostro, masa mięśniowa nie spada, także ostro przygotowuję się teraz do następnej roboty. To wrócę jeszcze do tej gali Krwawy Sport, bo widzę, że masz koszulkę, więc strzelam, że byłeś w narożniku, bo widziałem cię też w studiu. Tak, 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 byłem w narożniku u Krystiana właśnie, no i wspieramy się, też właśnie z nim trenuję, także też właśnie też podnoszę sobie, chcę umiejętności bokserskie, no i właśnie też mam w zanadrzu, jeśli dojdzie do następnej tej gali, bym chciał wystartować, no ale zobaczymy, czy z włodarzami się dogadamy, to na pewno będzie fajna robota zrobiona i kogo dostanę, nie wysiadam, lecę do przodu. Ale ty chyba możesz powiedzieć, że masz dobre wspomnienia z walk na gołe pięści, bo przypominam sobie wotorę 7 gale w katowickiej walcowni, no twój pojedynek z Tomkiem Obcowskim wygrany. Tak, 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 tam właśnie wygrałem, no ale niestety, no później na Klaucie dostałem zawodnika, jak to by trzeciego, jak to mówią, z marszu i był dużo wyższy ode mnie o 20 cm, no i zasięgi plus waga, no i niestety, no porażka przyszła, no, ale jak to mówią, wyciągnąłem wnioski, trzeba trenować mocniej, przygotowywać się z różnymi zawodnikami, a niestety tylko w swoich płaszczyznach. Lecimy dalej, no niestety, no sport nie wybacza, ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać. To w takim razie dopytam jeszcze o Krystiana Rosę, bo jeżeli na pewno śledziłeś tą walkę w tym momencie, bo byłeś w narożniku, my tutaj śledziliśmy także przez transmisję pay-per-view, dostał jakiś cios i właśnie, co tam się stało? Czy tam poszło żebro, czy tam poszły płuca, czy wydolność oddechowa, o co tam chodziło? Nie, mi się wydaje, że zostały pęknięte tutaj żebra, któreś dostały na pewno, albo nawet tu mostek poszedł, pęknięty został. No to jest niestety na gołe pięści, to jest właśnie bardzo kontuzyjny sport i każde uderzenie jest odczuwalne w naszym ciele, także wiem też, bo dostałem w głowę, kilka guzów było, też bark by miałem troszeczkę poobijany. Niestety, na gołe pięści wszystko się może zdarzyć. Bo był taki pierwszy moment, on dostał, była chwila przerwy, przyszedł lekarz i powiedział, że jest zdolny do walki. 10 sekund później już jednak nie jest zdolny, więc
to była jakaś druga próba, czy metodą prób i błędów po prostu? Wiesz, na pewno adrenalina, bo Krystian ma bardzo mocny charakter i on się nie poddaje, jak to mówią, a też nie lekceważył swojego przeciwnika. Wiedział, że biją się o pas, to tutaj, jak to mówią, na śmierci życzy się i wiedział, co ma do podniesienia. No niestety, organizm powiedział nie i koniec, niestety, a tutaj zdrowie jest najważniejsze, czy to przeciwnik jego, czy to samo, uszanowali się, podali sobie rękę po walce. Szacunek dla takich zawodników. Trzeba patrzeć w przyszłość, więc zapytam może o jakiegoś twojego potencjalnego rywala na najbliższe gale, na najbliższe starcia. Powiem ci tak, kogo mi dadzą moi włodarze, także tutaj ja nie wybieram. Ja już jestem na takim etapie, że wiadomo, niestety nie wybieramy. Myślę, że tutaj jest paru zawodników, którzy na pewno by chcieli ze mną, bo jak to mówią, zrobić dobrą walkę. Zobaczymy, usiądziemy do stołu z włodarzami i będziemy rozmawiać. Kolejna kwestia, w listopadzie miał być kolejny najmany show. Mamy 25 listopada, właściwie już prawie 26 i jeszcze nie ma ogłoszonej kolejnej edycji. Czy coś może na ten temat wiadomo? Nie no, Marcin sam wiesz, jak jest, że wszyscy wiedzą, że jest nieprzewidywalną osobą i on to, jak to mówią, z marszą coś może wymyśleć i to z dnia na dzień. Także trzeba śledzić social media, obserwować go, co on wymyśli. Także ja też czekam niestety, no jak to powiem, jesteśmy pod telefonem. Jeśli tylko coś wpadnie na taśmę, lecimy z tematami i tyle. To może zapytam, czy ostatnie mecze reprezentacji Polski śledziłeś, oglądałeś? Nie, powiem, piłka nożna dla mnie to jest pięta Achillesowa. I zostawmy to bez komentarza, bo nie chcę nawet tego komentować. Mhm. W Warszawie, w WCA, w przyszłym tygodniu będzie seminarium z Janem Płachowiczem. Powiedz, czy jakiś sztab od SFC 24 się tam wybiera? Powiem ci tak, nie wiem, będę dopiero w poniedziałek na klubie. Coś tam mój prezes Leszek Grzyb powiedział, że coś planują, ale nie chcę nic mówić, bo wiem, że dostaliśmy zaproszenie, ale nie znam, kto będzie, co będzie, jak będzie. Nie chcę nic mówić na tą chwilę. Nie wiem jeszcze. Widziałem taką miniaturę na kanale Freak Fight Polska, coś było z bombą, nie wiem, chyba ma jakieś problemy, czy tobie coś na ten temat więcej wiadomo? Nie, no ja czekam, z tego co mi dowiedziałem się, bomba ponoć ma wrócić do nas, do Polski, ale niestety z tego co słyszałem, już jest na nim bilet, także no ma półtora roku do niestety do odsiedzenia. Przykro to mówić, no ale niestety źle mu nie życzę, liczę, że może w końcu włodarze zdecydują się i dojdzie do tej walki, bo bardzo mi na tym zależy. Mhm. No to w takim razie jak będzie wyglądał twój najbliższy tydzień jeszcze jakiś, no bo wiadomo, do grudnia zostało niewiele czasu, jeżeli gala jest ogłoszona chyba 28. 29, tak? No to tak. Lekko ponad miesiąc, więc jak ten czas sobie wygospodarować, żeby było pomimo wszystko chwilę na regenerację, bo tam będą święta, wiadomo, no to siłą rzeczy, ale też jednak na dobry, a przede wszystkim mocny trening. Nie, u mnie jest 6 dni w tygodniu boks, MMA trenujemy, tak zwane grapplerkę, tak samo lecę sobie w tym momencie. Kickboxing tak samo dołożyłem jeszcze teraz, bo i Bałut właśnie też zaczął tam trenować z nami, tak samo na klubie jest. Także wiesz, no grubo się robi teraz u nas na klubie, także ja swoją robotę robię. Dla mnie czy to święta, czy nie święta, to nie ma różnicy, czy sobota, czy niedziela. Mamy biznes plan, który do zrobienia, opracowaliśmy z trenerami, mamy do potrenowania parę fajnych treningów, które robimy na tym. Lecimy, ja nie wysiadam, także cały czas pędzę w tym temacie. Dobra, no to Dominik, nie będę się trzymał, bo tam i fani czekają, kibice, rodzina, znajomi, na pewo Krystian też jeszcze będzie chciał z tobą porozmawiać. No raczej tak, czekamy, zobaczymy co lekarze zadecydują, czy jedzie do szpitala. Z tego co rozmawialiśmy z Andrzejem Krzyszewskim, to jego rehabilitantem, to powiedział, że musi jednak zrobić prześwietlenie mostku, bo chyba być może będzie albo pęknięty, albo nadpęknięty. W takim razie wracaj do Krystiana, nie zatrzymuję cię dłużej. Dominik Pudzianowski, dziękuję bardzo. Dzięki, hej, trzymajcie się, pozdrawiam.